A na czele oczywiście dzisiejszy bohater Hubert Wróblewicz. To właśnie on wraz z mamą wprowadza oba zespoły. Życzę wszystkim zdrowej, sportowej rywalizacji i dziękuję za to, że jesteście tutaj, aby wesprzeć ten szczytny cel. Życzę wszystkim na murawie wspaniałej sportowej rywalizacji, a Państwu na trybunach sportowych wrażeń. Życzę Państwu przede wszystkim wspaniałej zabawy, radości i aby ten cel nie pozostał obojętny, tak jak powiedział tutaj Pan Artur, że puszki nadal są do Państwa dyspozycji. Wszystkiego dobrego. Bez Rafała ta impreza też nie miałaby takiego wymiaru. I to jest człowiek, który właściwie, jak mu kiedyś powiedziałem, że zagramy w Olsztynie, to wcale nie chciał tego zrobić, ale on dokończył. A bez tego człowieka na pewno byłoby jednego mniej na stadionie. A poza tym to nie wiem, czy jeszcze coś wnoszę. Natomiast chciałem powiedzieć, że Piotrek nam obiecał po cichu, że będzie przyjeżdżał do Olsztyna i brał udział w tych meczach, aż wychowa tutaj zdolnego następcę. I ja jestem teraz rozdarty, bo nie wiem, czy chcę, żeby to Piotrek przyjeżdżał długo, czy właśnie, żeby przyjeżdżał krótko, bo to by oznaczało, że mamy równie zdolnego piłkarza. Fajnie, że jest i będziemy mieli dzisiaj wielką frajdę zagrać u jego boku. Ustawienie naszej drużyny wygląda mniej więcej tak. 1-9-1. A ten jeden na szczycie to jest Piotrek. My bronimy, Piotrek atakuje i myślę, że jakoś to się wszystko poukłada. Dzięki Piotr, podziwiamy Twoją sportową sylwetkę i zapał do gry cały czas. Nieustający. A więc zaczynamy. Trzy minuty spotkania za nami, na razie bez sytuacji bramkowych. Ostrożnie podeszły do siebie oba zespoły, na razie trwa takie wzajemne badanie, ale myślę, że już za moment ktoś może mieć dobrą okazję, a jednak nie, tam był blisko dojścia do tego prostopadłego pytania. Mateusz Wawrzyniak, ale świetnie, czujnie, na stoperze Robert Sawała. Dobrze ustawiony mur, on blokuje do uderzenia.